Powiedzmy, że nominalny PKB w roku 2011 wynosi 15 294,3 miliarda dolarów. Nie zmyślam, to szacunkowa wartość PKB w czwartym kwartale 2011 roku. Tylko wtedy. Na jej podstawie wyliczyli wartość dla całego roku i uzyskali 15 000 miliardów. Czyli 15,2943 biliona dolarów PKB. Powiedzmy, że deflator PKB w odniesieniu do 2010 roku, zawsze trzeba wiedzieć, do którego roku odnosi się deflator, to 102,5. Tyle wynosi deflator PKB z 2011 roku. Można to interpretować na przykład tak. Jeśli za rok bazowy przyjmiemy 2010, to możemy uznać, że ceny w tym roku wynoszą 100, a teraz Rok później są na poziomie 102,5. Inaczej, ogólny poziom cen, już mówiliśmy, że trudno to zmierzyć, ale spróbowano to zrobić, i ogólny poziom cen wzrósł o 2,5% ze 100 do 102,5. Wiemy już, czym jest nominalny PKB. PKB mierzony w dolarach z 2011 roku, często zwany PKB w dolarach bieżących. Znamy deflator, więc czy możemy obliczyć PKB realny dla 2011 roku? Będzie to realny PKB w dolarach z 2010 roku, gdyż deflator odnosi się do tego roku. Musimy pamiętać, że stosunek naszego nominalnego PKB. nominalnego PKB do PKB realnego to będzie współczynnik. Można go widzieć jako stosunek wartości dolara obecnego do tej z 2010 roku. Albo inne spojrzenie, to stosunek deflatora, deflatora 102,5 do 100, czyli można powiedzieć deflatora z 2010 roku. Ustaliliśmy poziom tamtych cen na 100, a teraz wynoszą 102,5. Z tej perspektywy, nasz PKB w dolarach bieżących wynosi 15 294,3 miliarda dolarów czyli 15,2943 biliona. Chcemy wyliczyć PKB realny. Nie znamy jeszcze tej wartości. Ale znamy deflator. Wiemy, że rzeczy są o 2,5% droższe, czyli deflator wynosi 102,5. Możemy więc wyliczyć PKB realny 102,5 przez 100. Policzycie to w głowie. Wynosi to po prostu 1,025. Mamy więc 15 bilionów z haczykiem podzielone przez 1,025. Albo możecie podzielić obie strony przez 1,025 i pomnożyć je przez PKB realny. Zróbmy to więc trochę w lewo. Pomnóżmy obie strony przez realny PKB. Mnożę przez realny PKB i dzielę przez 1,025. 1,025. 1,025 To skraca się z tym, dlatego mnożyliśmy obie strony przez realny PKB. A to skraca się z tym i uzyskujemy nasz realny PKB. Zostawię to tu. I napiszę na niebiesko. Ten realny PKB jest równy naszemu PKB w dolarach bieżących. 15 294,3 miliarda dolarów podzielone przez stosunek naszego deflatora i 100, czyli przez 1,025. Gdybym to ja nadawał nazwy pojęciom makroekonomicznym, deflatorem nazwałbym to. To by była jedynka, a to nazwałbym 1,025. Wtedy nie trzeba byłoby ciągle mnożyć i dzielić przez 100. Powiedzielibyście: weźmy PKB w dolarach bieżących, podzielmy przez deflator, czyli poddajmy tę wartość deflacji. I uzyskalibyśmy realny PKB. To by miało sens. Tak czy inaczej, to już upraszcza sprawę. To nasz PKB w dolarach bieżących nominalny PKB. Dzielimy go przez to, co wolałbym nazwać deflatorem czyli przez deflator dzielony przez 100. I to daje realny PKB. Poddajemy deflacji dolar bieżący. Policzę to na kalkulatorze. Wyświetlę go. Wszystko w miliardach. 15 294,3 to w miliardach, podzielone przez, wynik też będzie w miliardach, 1,025, uzyskujemy 14921,3. Odsunę to, żeby sobie przypomnieć, mam słabą pamięć. To nasz realny PKB. Realny PKB wynosi zatem 14921. 14921,3 zaokrągliłem. Miliarda dolarów. To nasz realny PKB. 14 921,3 miliarda dolarów, albo zapisane inaczej 14,9213 biliona dolarów. Bilion. Bilion dolarów.